tvpodkarpacie.pl. Politycy Prawa i Sprawiedliwości jednoznacznie twierdzą, że jeżeli zwyciężą w wyborach, przeprowadzą reformę oświaty w Polsce. Jestem zwolennikiem reformy, mądrej reformy, takiej, która będzie dawała lepszą jakość kształcenia. Gwarantem takiego stanu rzeczy ma być likwidacja gimnazjum. Uważamy, że gimnazjum się po prostu nie sprawdziło. Uważamy, że szkoła ośmioklasowa, szkoła podstawowa może stanowić alternatywę dla tego, co się w tej chwili dzieje w kraju z gimnazjami. Związkowcy, choć dostrzegają problem, zwolennikami tak drastycznych ruchów nie są. To jest to skomplikowana sprawa. Do systemu 8-4, czyli ośmioklasowa podstawówka i 4-letnie liceum, będzie się bardzo trudno wrócić z uwagi na zlikwidowaną sieć szkół. Natomiast jesteśmy bardzo otwarci na po prostu zmianę programów nauczania. Tego zdania jest również poseł Rzońca. Ja bym szedł w kierunku takim, że najważniejszą rzeczą, obojętnie czy jest to gimnazjum, czy ogólniak, czy szkoła podstawowa, najważniejszą rzeczą są kwestie programowe, czyli czego uczymy, jak uczymy, kto uczy. Bo struktura, czy taka, oczywiście ona może być kontrowersyjna. A gimnazja od samego początku wzbudzały wiele kontrowersji. Dziś likwidacja gimnazjów wydaje się być szansą dla samorządów, które dostaną zielone światło do reform, bo przy niżu demograficznym nie wszystkie gimnazja staną się na nowo szkołami ośmioklasowymi, a to może oznaczać utratę pracy przez tysiące nauczycieli w skali kraju. tvpodkarpacie.pl